15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana czytamy słowa Pana Jezusa, który mówi: zachowujcie moje przykazania tak, jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca. Jaka jest różnica między przykazaniami Ojca a przykazaniami Jezusa Chrystusa? Jaka jest różnica między dekalogiem, który otrzymał Mojżesz i przekazał narodowi wybranemu, a przykazaniami, jakie pozostawił dla nas Jezus Chrystus? Czy dekalog nadal obowiązuje? A jeżeli dekalog obowiązuje, to jak należałoby go dzisiaj rozumieć? Co to znaczy dekalog w świetle Ewangelii? Na ten temat będę mówił podczas spotkań Akademii Biblijnej w Gdańsku. Pochylimy się nad prawem i również nad tym, co Jezus Chrystus mówi w słowach: trwajcie w miłości mojej. Od czego chrześcijanin powinien zacząć? Od przestrzegania prawa? Od kochania Boga? Czy raczej powinien zacząć od doświadczenia Bożej miłości? Bo Bóg stworzył człowieka po to, by człowiek był kochany. I gdy człowiek doświadcza Bożej miłości, gdy człowiek jest kochany, zdolny jest góry przenosić.